W paragrafie pierwszym zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą wypoczynek letni zimowy dzieci i młodzieży 8 tysięcy na zadanie pod nazwą wypoczynek letni dzieci i młodzieży 8 tysięcy złotych. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przepraszam Państwo, czy to prosiłbym w kolejności zgłaszania. Pani Anna Wantuch, Pan Piotr Skała, Pan Piotr Majer. Proszę bardzo. Pani Aniu. Dlaczego po prostu nie zgłosił się, żeby zorganizować dzieciom jakiś wyjazd w czasie ferii? Więc płyną do nas, w naszych informacjach telefonicznych została udzielona, że gmina raczej w ostatnich latach nie prowadzi właśnie tych wypoczynków zimowych ze względu na to, że budżet gminy był podejmowany gdzieś w okresach stycznia, lutym, był zatwierdzany. Zanim te pieniądze uruchomiły się, po prostu okres ferii mijał. Teraz tutaj mamy radnego pana Dominika, to może Państwa poinformuję, no budżet został zamknięty w roku 2013 w grudniu, no ale wcześniej właśnie był jakby pieczęcowany w styczniu, w lutym. Proszę bardzo, może pan radny wyjaśni, jak to się ma co do budżetu. W sprawie? No budżet, budżet zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest planem dochodów i wydatków, który ma być uchwalany do 1 stycznia roku, w którym budżet obowiązuje, przy czym oczywiście ten budżet może być znowelizowany. Dziękuję. Mogę dodać jeszcze tyle, że wyłączną inicjatywę uchwałodawcy w sprawie budżetu i w sprawie nowelizacji budżetu ma prezydent, natomiast wyłączne prawo uchwalania uchwał budżetowych ma Rada Miasta Krakowa. Kto kontroluje jeszcze? Ale ja kontroluję. No to zależy w jakiej formie, bo to jest, mamy nadzór, to jest zależy jaki, bo to jest nadzór formalny, nadzór... Dziękuję panie radny. Zależy w jakim aspekcie. Panie przewodniczący, proszę. Ja mogę powiedzieć na temat budżetu. Tak, od 3 lat takie informacje uzyskaliśmy z Wydziału Spraw Społecznych, że oni nie rozpisują w ogóle tych konkursów, tych grantów na ten wypoczynek. Zimowy. Letni tak, no dlatego podjęliśmy uchwałę, żeby cała kwota była poszła na ten wypoczynek letni. Który zdaje się, że też podejmiemy uchwałę, że się przeznacza na coś. Proszę bardzo, pani Aniu, Piotr Majak, proszę bardzo. Ale tak naprawdę, przecież mamy dwa etapy zimy, no. Przecież jest jeszcze pod koniec roku. Nie, jest pierwszy, czyli początek roku i później jest koniec roku. No, ale pewnie wtedy nie ma. No, ale to przecież to nie jest pewne, że musimy ustalić. Wypoczynek to może być weekendowy. Musi być o 2 tygodnie, dajemy. No taka dygresja. Rozumiem, pan Daniel Wiśniewski. Mam taką prośbę ogólną też do wszystkich dotyczących nie tylko tej uchwały, ale wszystkich innych, żeby w sprawach uchwał technicznych nie upajać się własnym głosem, tylko przejść i wyrażać poparcie w głosowaniu, a nie uładnować, dlaczego się głosuje tak. Tak ogólnie. Bo naprawdę mamy dużą uchwałę i jesteśmy na pewno. Ja popieram. Dziękuję bardzo za stanowisko. Zamykam dyskusję, przystąpię do procesowania. Numer 525, kto jest za głosem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ja się wstrzymuję. Pani Ania się wstrzymała, bo tak poprosiłbym o wyższej podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała